Hej, siemano, tutaj Wiedźmin Salman i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, gadaliśmy w poprzednim odcinku z Nilfgaardzkim dowódcą. On nam powiedział, że mamy iść i spytać się myśliwego, gdzie znalazł ciała. Musimy obejrzeć te ciała. No dobra, szybka podróż. Jak wyglądają te ciała? I mamy zapytać zielarkę o szakłak, czyli coś, co będzie przynętą na gryfa. I teraz nie pamiętam. Już chowam Nordlingu. Poczekajcie. Zobaczmy, czy to jest daleko bardzo. Tak, dziękuję. Mogę to oddalić? Mogę. Dobra, to jest kto? Zielarka? Tak, to jest zielarka. Więc najpierw pójdźmy do myśliwego może. Z mostu płaczki. Pójdźmy najpierw do myśliwego. Popytajmy go o ciała i sprawdźmy, jak one wyglądają. Przyznam się szczerze, znowu zapomniałem, jak to się gra na padzie. Płotka. Halo. A. Aha, podwójne, dobra. No zapominam, no wybaczcie. Chodź. Dajesz płotka, jo! Także pogoda nam troszeczkę nie sprzyja w Wiedźminie, bo jest tak trochę w sumie brzydko, nie? Ej, poczekajcie, zobaczymy tutaj. Halo. Halo, przepraszam, nie chciałem. Dobra, nie. Nieważne, wrócimy tam. Wciąż nie potrafię. B się trzeba przytrzymać, żeby zejść z konia. Dobra. To jest chata myśliwego? Tak. Jezu, przytrzymaj. Przytrzymaj. Dziękuję. Halo, dzień dobry. Pewnie poszedł polować. Okej. LT to jest lewy trigger. Oho! Ślady są świeże. Mysław dopiero co wyszedł z domu. Mysław, dobra. Wiecie, Geralt jest takim ogólnie detektywem i on jest lepszy jak Batman, bo on ma taki zmysł orła z asasyna, więc on wie, gdzie co jest. Ale powiem wam, że właśnie w tym wiedźmińskim zmyśle tak pięknie słychać otoczenie. No chociażby te strzelające drzewa właśnie w lesie. Naprawdę poezja. Czekajcie, ja tylko sobie na chwilkę coś zobaczę. Za chwilkę wrócę. Dobra, wróciłem. Idziemy dalej szukać Mysława. O, jest Mysław. Cześć. Jestem Gerard. Gerard z Rivi. Ty jesteś Mysław? Słyszysz? Wilki. Wilki? Chociaż nie. Dzikie psy. Tak, a on od wilków groźniejsze. Groźniejsze od wilków? Psy groźniejsze od wilków? Bez przesady. A tak, właśnie tak. Wiesz czemu? Nie, ale coś czuję, że zaraz się dowiem. No dajesz. Bo wilki polują, żeby zaspokoić głód, a dzikie psy zabijają do zabawy. Zupełnie jak ludzie. Cóż. Tak, tylu rzeczy się od nas nauczyły. Czemu nie okrucieństwo? Halo, co? Pad mi się wyłączył. Już działa. Ja idę do lasu za grubszą zwierzyną. Gdzie znalazłeś Nilfgaardczyków zabitych przez gryfa? A, już rozumiem. Weźcie Wiedźmin. Tak. Zabójca potworów, o którym weźmie. Jamrzeź Wiedźmin. Wskażę wam drogę, a jakże, ale muszę ubić te kundle, nim komu krzywdę zrobię. Pomożecie? Znaczy, jeśli nie żal wam na nich tępić srebrnych mieczy. Czemu nie? Czemu nie? Gryf nie ucieknie. Nie, ale psy mogą, więc stawiajcie stopy ostrożnie. Od dawna macie problem z tymi psami? Odkąd zaczęła się wojna. Jak żołnierz przez wieś idzie, babę zgwałci i zadusi, chłopa zabije dla zabawy, a krowę na mięso. Ale kundla najwyżej kopnie. No to łączą się te bezdomne burki w stada. Głodne, wychudzone, całe w strupach, ale zdechnąć nie chcą. Bo te psy są cwane, cwańsze nawet niż lisy. I no kurde. Pad mi się wyłącza. Ale to jest właśnie Wiedźmin, to jest taki mroczny, brutalny świat, ale to jest jednocześnie w nim piękne, nie? Jak on fajnie truchta, my też potruchtajmy razem z nim. Są gdzieś te psy tutaj? Najwyżej jak mi się pad wyłączy jeszcze raz, to przerzucę się na klawiaturę, sorki. Za późno, znów kogoś dopadnę. O nie! Mysłow.
Ej, halo. Pojawiam, jak to się grało? Nie, nie, nie tak. O, tak. Tak się grało, dobra. Nie! Padzie! Wybrałeś zły, najgorszy moment. Padł, wybrał zły, najgorszy moment. Tak jak powiedziałem, przesiąść na klawkę. Poczekajcie, muszę schować pada. Dobra, na klawce pamiętam, jak się grało, także spoko. Przesadło. W sumie nie wiem po co, ale weźmy. Ojeny. Ojeny. Ale miazga. Nogę mu całą rozgryzły. Boże. Jaka sieczka. Znasz go? Służyliśmy razem u dziedzica, tam gdzie teraz czarne wojsko stoi. On był stajennym, ja nadwornym myśliwym. Ale to było zanim... To było dawno temu. Zanim co? Bo on coś tak... Zanim co? Zanim mnie wypędzono ze wsi. Co takiego zrobiłeś? Nic. Jestem odmieńcem. Wybaczcie, nie chcę o tym mówić. No, też jestem tak jakby odmieńcem, nie? Też jestem odmieńcem. Tak, ale innego rodzaju. Jeśli to likantropizm, mogę pomóc. Co? Likantropizm, wilkołactwo. Załatwiałem już takie sprawy. To zwykle proste klątwy, które... Syn dziedzica Florian i ja kochaliśmy się. No, okej. Okay. Dieter nakrył nas w stajni. Mnie wygnano, a Florian się powiesił. Dziedzic zaczął potem pić, majątek podupadł. Ot, cała historia. Dobra, sorry, że pytałem. Przykro mi. Stare czasy. No i bardzo dobre podejście. Miałem ci pokazać miejsce, gdzie znalazłem Nilfgaardczyków. Chodź. Okej, okay, to ja się może wygryzę chleba. Wiesz coś o tym gryfie? O, niewiele, to nie zwierzyna dla mnie. Za to ty dla gryfa jesteś w sam raz. Choćby dlatego powinieneś się nim interesować. Idealne podejście. Ja wiem, jak cicho po lesie chodzić. Także nawet gryf nie z oczy. No, coś w tym jest. Przywołanie konia. Na razie nie potrzebuję. Bo zamysłowem lecimy, także... W ogóle muszę sobie, słuchajcie, ulepszyć... Nie to, Boże, nigdy nie pamiętam, jak to się robiło na tym. Nie tego potrzebuję. Boże, gro, umiem obsługać się ekwipunkiem. Aaaa! No, godzina wilka. Dobra, na razie tego nie potrzebuję, gro. Tego też nie. Jezu, jakie to jest wkurzające. Bember... Boże! Jakie to jest wnerwiające. Tutaj, mamy jakiś punkt? Nie. Ale wiecie, co potrzebuję kupić? Teraz, gdzie to było? To. Jedzenie będzie bardzo długo regenerować żywność. W ten sposób nie będę musiał marnować eliksirów, których jeszcze nie mam. Czekajcie, bo przełączyłem polecenie, którym się to robiło. Nie, płotka, Boże. Pał, dobra. No mówię, na klawce troszeczkę lepiej mi się gra, ale klawka jest trochę głośniejsza. Mam nadzieję, że wam to nie przeszkadza. Jeżeli nie, dajcie znać w komentarzach, to będę grać na klawce. To tu. Widać. Jeden leżał tam, pod pinkiem, z głowy. Drugi wisiał na gałęzi, a flaki mu zwisały aż do... Uważajcie na siebie. Poradzę sobie. Poradzę sobie. To nie pierwszy gryf, z którym mam do czynienia i nie ostatni. Oby tak było. Dzięki. Bywajcie. Bywaj. Trzymaj się, ziomuś. Zbadajmy... O, gorzołka. Halo, no, zostaw mnie, gorzołka. Wszyscy coś tu świętowali, ale gryf im przerwał. Najwidoczniej. Mam ognisko. Biwa? Tutaj widać srogie plamy krwi. Nie aż ciemno, zakrzepuj krwi. Ale to tak, o Jezu. Słyszę wilki. Tam są. To jest właśnie fajne w tym wiedzińskim zmyśle. Nowy znacznik, bardzo fajnie. Tu jakieś ślady, zaraz je obadamy. To już wszystko. Na to wygląda. Czyli tyle zostały tam tylko ślady. Zobaczmy. Te ślady są starsze i głębsze. Ciężko zbrojni, pewnie Nilfgaardczycy. O, i prowadzą gdzieś nawet.
Uwaga! Ha! O, tam są skrzynki! Chleb i oreny. Len. Jako, że jesteśmy biednym wieśminem, to nam się przyda dosłownie wszystko. Idziemy sobie tędy w takim razie. Tu trzeba wskoczyć. Uwaga, Geralt Parkour! Dalej słyszę wilki, to mnie trochę niepokoi. Tutaj do góry, dobra. Hop! Znowu do góry? Chyba tak. O nie! Trzeba przeskoczyć. Ha! Przeskoczyłem, tu jest gniazdo. Czy raczej to, co z niego zostało? Wow! Ciało sprzed paru tygodni. Jeszcze żył, kiedy o Boże! I długo umierał. O, masakra. O! Kości, krowie, psie, ludzkie. Resztki z kilku miesięcy. Boże, masakra. Ale to jest gryf martwy. Samica. Larwy w ranach zdążyły się wykluć. Czyli jest martwa co najmniej od tygodnia. O Boże, Geralt. A drugi gryf musi być samcem. Określimy podgatunek na razie. Grube stosiny, gęsty przypiórek, gryf królewski. Określmy wiek. Krawędzie dzioba starte, siwe włosy w podszerstku. Miała 10-12 lat. Gryfy wiążą się za młodu na całe życie. Samiec musi być w podobnym wieku. Rany? Głębokie rany kłute na całym ciele, a na pazurach i dziobie ani śladów krwi. Nie broniła się. Musieli ją podejść, jak spała. Boże. To tłumaczy, czemu samiec, którego spotkałem, był tak agresywny. Najpierw dopadł Nilfgaardczyków w tym lesie. Potem zaczął grasować po całej okolicy. O, mamy level. Ale przeszukajmy może te gniazdo, bo tutaj widzę jakieś zwłoczki. Może coś będą miały... O właśnie, miecz. Książka. Lepsze od mojego? Mój ma przebicie pancerza, to na razie go zostawimy. O, książka. To tylko odhaczam, żeby było przeczytane, bo czasami jakieś wpisy właśnie się dorobią do bestiariusza, czy do glosariusza. Hajs, hajs. To jest gniazdo gryfa, mogę je zobaczyć? O, no, Geralt. Spalone, a mógł zrobić tylko człowiek. Stety, niestety, prawda. Tutaj słyszę dźwięk... O właśnie. O właśnie. Także tam grzejemy szybciutko zobaczyć coś. To jest kamień mocy. Dokładnie. I mamy dzięki temu jeden darmowy punkt umiejętności bez potrzeby awansu. Postać. Okej. Zacznijmy od początku. Tak, wiem, umiem levelować w Wiedźminie. Ja chcę najpierw to, bo to mi się przyda. Tak, wiem, gro jest tutaj bardzo dziwny, wkurzający mnie system levelowania. Ja go nie lubię strasznie. No to może powiem później. Może weźmy, że szybkie ataki są silniejsze. Bo to nam się przyda definitywnie w czasie walki. Dobra, teraz pójdziemy do zielarki po szakłak. Ale czekaj, gdzie jest płotka? Jest. Jedziemy. No i proszę bardzo, na klawirce to ja potrafię elegancko w to grać, nie? Tylko na padzie nigdy nie grałem w Wiedźmina. No bo ja jestem pecetowcem, ja rzadko grywam na padzie. Na padzie grywam czasami jak nagrywam, bo... No bo pad jest cichszy, tak? No i wiecie, mogę sobie schować rączki pod biurko, także kompletnie nie słychać, że ja praktycznie używam pada. A na pececie, no to jednak klawiaturka robi swoje. Gra się naprawdę miodnie, ale... No hałas niestety jest. Coś za coś. Tak to już w życiu bywa, niestety. Dobra, tutaj widzę, że już zaczynają się chłopskie klimaty. Jesteśmy już we wsi. Także od razu podjeżdżamy do zielarki. Siup. Zeskakujemy z konika. Dzień dobry. Cześć. Przeszkadzam? Wręcz przeciwnie, podaj mi dwugrot. To ten... Czerwony kwiat. No, widzę, że mam do czynienia ze znawcą. A żebyś wiedziała. Powiedziane, ale coś o ziołach wiem. Na przykład, że dwugrot jest trujący. W dużych dawkach. W małych uśmierza ból i wywołuje miłe sny. To wszystko, co mogę dla niej zrobić. To gryf ją tak urządził?
Jezu. Gryf ją tak urządził? Lenę? Tak. Dopadł ją, jak szła nocą przez las. O Boże, to po co nocą się plącze po nocach? Właśnie. Umówiła się na schadzkę. Wiecie, młodzi z miłości zrobią każdą głupotę. W sumie racja. Rany się goją, ale i tak umrze. Krew zbiera jej się pod czaszką. Na to moje eliksiry nic nie poradzą. Może jakoś spróbujemy jej pomóc, co? Mógłbym spróbować jej pomóc. Jaskółka leczy nawet wewnętrzne obrażenia. Ale? Wiedźmińskie eliksiry nie są dla ludzi. No. I tak umrze. Tak, spokojną śmiercią, pod wpływem twoich specyfików. A jeśli podam jaskółkę i coś pójdzie nie tak, cała wieś będzie słyszeć jej wycie. O Boże, Gerard. Rozumiem. Zrobisz, jak uważasz. Szukam szakłaku. Szukam szakłaku. Rośnie tu gdzieś w okolicy? Mhm, na dnie rzeki, tam gdzie koryto najszersze. Ale wiecie, że jak się go wyjmie z wody... Będzie śmierdzieć gorzej niż padlina? Na to liczę. Poluję na gryfa. Szakłak jest mi potrzebny na przynętę. Tak sobie myślę. Parę lat temu pod mostem zalęgły się utopce. Cała wieś musiała się zrzucić, żeby starczyło na Wiedźmina. To kogo tu stać na to, żeby zapłacić za gryfa? Kapitana Petera sa... No właśnie, jak ci się wydaje? A, dobrze wiedzieć, że czarnym nasze dobro leży na sercu. No jednak sobie ceni, nie? Nilfgaard lubi porządek. Nie sądzę, żeby wasze dobro obchodziło cesarza Emhyra, ale kapitana chyba tak, to przyzwoity facet. W wojsku nie ma przyzwoitych ludzi, są tylko rozkazy. A tam gadanie. Nie jesteś stąd, prawda? Dużo w tobie goryczy. Za dużo, jak na kogoś, kto spędził całe życie w chatce na końcu świata. Zgadza się. Oj, Gerald, Gerald. A tobie gdzieś się śpieszy. Inaczej nie robiłbyś przynęty, tylko czekał, aż gryf znowu uderzy. Racja. Czuję, że moglibyśmy odbyć ciekawą rozmowę. Może następnym razem. Okej. Okay. Idziemy szukać szakłaka i przy okazji... Tak, dzięki, gro. Przy okazji sprawdźmy recepturę na jaskółkę, bo to nam się przyda, chociażby do walki z gryfem. Potrzebujemy tak, jaskółcze ziele, krasnoludzki spirytus i mózg utopca. Ona ma tu może jaskółcze ziele? Korocel, mysichwast, czy jak tam się zwie? Więcej skoroceli. Tojady. Płatki zimiejki, o, one też się czasami przydają. A zobaczmy, może ona jest właśnie ten, jest zielarką. Może ona ma na sprzedaż jaskółcze ziele. O! Masz jakieś zioła na sprzedaż? Coś się znajdzie. My mamy tylko takie pierdółki. Ma jaskółcze ziele, pewnie. Ej, trochę drogie. Odwary. Nawet ma chyba krasnoludzki, nie, to jest piąta esencja. Ale jest krasnoludzki spirytus. Jezu, jakie to wszystko jest drogie. Jedną flaszkę możemy kupić. I my potrzebowaliśmy tam chyba 5 jaskółczych ziel. Teraz potrzebujemy mózgu utopca. Bywaj. Bywaj. Tak, wiem, gro. Znajdź szakłak. Nie to. Tutaj, alchemia. Jeden mózg utopca. Dobra, zapiszmy ogólnie grę. Gerarcie. Tutaj. Płotka. Płotka, jedziemy. Co pani tu robi w czasie ulewy? Dobra, jedziemy szukać szakłaku. No i przede wszystkim musimy znaleźć utopcę. Raczej z tym problemu nie powinno być, bo jak widzicie, tutaj jest już trochę sporo wody. A tam w wodzie jest, dobra. Halo, to są żołnierze, jakaś hawirka. O, i zadanie. Ostatni raz coś pożyczył. Dzień dobry, babciu. Zgubiłaś klucz, babciu? Nie, patelnie. A. Widzicie, ten dom zawsze stał pusty. Aż nagle, w noc przed bitwą, przyjechał tu jakiś jegomość i wszedł jak do siebie. Stoję przy oknie, żeby zobaczyć, co się dzieje. I musiał mnie zoczyć. Popatrzę, a on idzie w stronę mojej chaty. Złapałam patelnię, żeby jakby co się obronić. A ten grzecznie pyta,
Babciu, masz może brzozowej kory? Jagody bzu albo chociaż kilka węgielków? Nie, mówię. I chyba na głowę upadliście, żeby po nocy o takie głupoty ludzi wypytywać. Ale widzę, że on wcale mnie nie słucha. Tylko na patelnię się gapi, niby sroka w gnat. Pożycz mi u babciu, oddam z rana. No, trochę się dziwiłam, bo co on tam będzie po ciemku smażyć? No, ale że dobre serce mam, to dałam. Zaiste porywające. Zaiste porywająca historia, która mam nadzieję wkrótce się skończy. Nad ranem do chałupy zajechał ktoś jeszcze, ale potem wyszedł tylko ten pierwszy jegomość. Zamknął drzwi na klucz, wsiadł na koń i tyle widziałam jego i moją patelnię. No ona stara była, czarna od sadzy. Strata niby mała, ale innej nie mam. Może ty mi pomożesz, złociutki, co? Przyniesiesz babci patelnię? No, sama tych drzwi nie wyważę. A po prawdzie i tak bałabym się wejść do środka. Bo za drzwi taki smród bije, że ja myślę, że ten drugi... On tam chyba leży. No dobrze, pomóżmy babci. Wybacz, oj, przepraszam, babciu, nie, przepraszam. Babciu, jak przepraszam. Zlecenia na nie ten guziczek. Nie miałem. Dobrze, wejdę tam i rozejrzę się za nią. Lepiej tu zaczekaj na wszelki wypadek. Dobra. No dobrze, dziękuję. Trzeba ardem pierdzielnąć. Okej, gro. Uczysz mnie jak idiotę. Ślicznie. Dobra, bierzemy Quena. Co? Skrzynka. Pod niej Joreny. Gnijące mięso niekoniecznie mi się przyda. Świeczki, worki. Kamienie runiczne to się zawsze przydaje. Ciało. To tłumaczy smród. Pęknięty monokl. Ciekawe. Co mówiłeś, złociutki? Nic, nic. Fosfor. Uuu, tu jest troszeczkę ciekawych rzeczy. Jezu, wkurzajmy te samouczki, serio. Uduszony garotą i do tego stare blizny. Jak u żołnierza. A jak ja gadam do siebie, to mówią... Uduszony garotą. Dobrze, Gerald, już to słyszałem. Jak u żołnierza. Znalazłeś patelnię? Jeszcze nie. To jest? Dokumenty. Spalone prawie do szczętu, ale niektóre fragmenty dałoby się odczytać. Nadpalone papiery. Przecież kurwa byliśmy umówieni. Stawiłem się ryzykując życiem i powodzeniem całej akcji, a na miejscu zostałem tylko wiatr popierdalający po polach. Myślałem, że Nilfgaardzka armia jest lepiej zorganizowana, a wy? Nieczytelne. Przekaż z łaski swojej panu generowi, że ani ja, ani moje towarzysze nie jesteśmy pamiętliwi. Dlatego nie przerywamy negocjacji. Ale w związku z tym, że stary plan poszedł się jebać, tym razem my wyznaczymy miejsce i czas na tego spotkania. Ciekawe. Znalazłeś patelnię? Boże, babcia! Temerska żytnia to się przyda? Bezcenna patelnia, ale wyszorowana do czysta. Wygląda na to, że nasz tajemniczy jegomość potrzebował nie samej patelni, a sadzy, żeby zrobić tusz i napisać listy. O proszę. Znalazłeś patelnię? Tak, babciu, już mam. Jeny, marudna jak... Tam było mięso tylko zgnite? Już, babciu, proszę. Proszę, twoja patelnia. Moja? Ale ona była cała czarna od sadzy. A w tej bym się mogła przejrzeć, gdybym chciała. Tylko już nie te lata. Właśnie sadza była temu jegomościowi potrzebna. Zdrapał ją i zrobił z niej tusz. Widać, musiał coś napisać pilnie, a inne dokumenty pilnie spalić. A ten drugi? Nie żyje. Skrzyknij paru chłopców i zakopcie go pod wsią głęboko, żeby trupojady go nie wygrzebały. I dobrze radzę, nie mówcie o tej sprawie czarnym. Czekaj, czekaj! Należy ci się coś w podzięce. Masz, syneczku. Na drogę. Przestań, babciu, ja nie chcę. Usmażę sobie na kolację ślawę. Albo o konia. Kawałek drewna. Fosfor. O, jabłko dostałem od babci. Mam nadzieję, że tutaj utopców nie ma.
O, i sok jabłkowy od babci. Ej, super. Tam coś jest, jakaś skrzynka. Więc tam nurkujemy. Skrzynka ważniejsza niż jakiś tam szakłak. Skrzynka, skrzynka, skrzynka. Trochę tu itemków jest. Gdzie jest szakłak? Szybko. Jest. Geralt, na powierzchnię. Pora wrócić do Wesemira. Dobra, do Wesemira. Tam były jakieś ekwipunki. Spodnie. Weźmy to. Nie tak fajne jak nasze, ale weźmy je. To. Weźmy. Raczej no... Tutaj ludzie czy gryf nas z żywiołami napierdzielać nie będzie, więc... No średnio nam się przyda ten wiedźmiński rynsztunek. A niestety prawda jest taka, że ten pancerz, który mam na sobie, czyli ten wiedźmińska kurtka z Kermoren, jest najlepiej wyglądającym pancerzem z gry, a niestety jest najsłabszym. Ale to nie tylko Wiedźminie, tak było. O, płotka. Dalej, płotka, dalej. Pamiętacie Skyrim i ten hem, ten rogaty, co jest na plakatach, trailerach i w ogóle? To jest najlepiej wyglądający hełm z gry, żelazny. A jest też przy okazji jednym z najgorszych. Także, cóż. No niestety, tak to już jest. Najlepsze są najgorsze, bo są początkowe, żeby zajarać wszystkich tym, nie? Tam jakiś quest, to zrobimy później. Pierw idziemy się naradzić z Wesemirem. Hiup. Pierw tak. Tablica. Zlecenie. Zaginiony brat. Dobra. Znowu szybkie cięcie, zaginiony brat. A weźmy, zobaczmy. Nowy ład. No zobaczmy, może będzie poszukiwany deserter. Dobra, lecimy do Wesemira. Zapiszmy może grę jeszcze. Bestia z białego zaletu jest to? Tak. Zawsze mi się mylą te zapisy. Derwan. Tak, tak, a ten Bojan będzie szedł jakoś niedługo plonów doglądać? A po co? Dożdżliwie jeszcze daleko. Co jest, Wesemir, co knujesz? Tak, w czym rzecz? Przyjąłem zlecenie. Mam dwie wiadomości, dobrą i złą. Dobra jest taka, że kapitan Nilfgaardzkiego obozu wie, gdzie szukać Yennefer. A zła, że musimy mu upolować gryfa. Tak. A czego mógł chcieć w zamian od dwóch wiedźminów? No mów, co ustaliłeś? Gryf porzucił leże. Trzeba zrobić wabik. No i jak ci idzie? Zebrałem informację o gryfie. Dowiedziałem się paru rzeczy. To samiec. Miał gniazdo w Lisim Boże. Nilfgaardczycy puścili je z dymem. Ubili samicę, potłukli jaja i uznali, że załatwili sprawę. Ha, zawsze to samo. Zamiast od razu posłać po fachowca, robią po swojemu. Polak mądry po szkodzie. Gorzej. Mam już szakłak. Mam już szakłak. Nada się w sam raz. Silna woń. Chyba smród. Delikacik się znalazł. Zgniłe mięso, gnój, mocznik. Zwykłe wiejskie zapachy. Pamiętasz, jak w Tretogorze polowaliśmy na śmietnisku na zeugla? Pół dnia się potem szorowałeś. O Boże. Pamiętam, wracasz do tego za każdym. Pamiętam, co igla. Zjedź mi na jedynki, no dobra, bodajże. Wszystko gotowe. Daj tylko znać i bierzemy się do roboty. W sumie to na razie nie. Na razie. Bo nie mamy przede wszystkim jeszcze... Który to? Taki mądry. Nie mamy na razie jaskółki, a to jest bardzo potrzebne. Siema. Znowu się widzimy. O! Dziękuję za ratunek. Ludzie różnie gadają o Wiedźminach, ale ja zawsze wiedziałem, że to porządny cech. Dziękuję. Widzę, że udało ci się ocalić towary. Teraz czekam na naprawę wozu. Czas mija, straty rosną. Potrzebujecie czegoś? Oddam za pół darmo. No, zobaczmy, te twoje pół darmo. Całkiem. No jasne, pół darmo, 400. A to co? Odwar z gryfa. Karty do Gwinta. Kupiłbym, gdyby nie to, że troszeczkę biedny jestem. Mamy w ogóle jakieś śmieci właśnie? To jest rzeczy do rzemiosła, to nie. To są inne. Jadalne.
Ja nie mam w ogóle żadnych śmieci? Serio? Jak to możliwe? No trudno. To na razie jesteśmy biednym Wiedźminem. Uważaj na siebie. No dobra, ale moi kochani, ja wam na razie bardzo dziękuję za oglądanie. To był kolejny odcinek z Wiedźmina. Ubierz się, ladacznico. To jest kolejny odcinek z Wiedźmina. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, strzelcie łapkę w górę, napiszcie komentarz. Ja wam dziękuję za wasz czas i widzimy się już niedługo w kolejnych odcinkach serii Wiedźmin 3 Cichy Kon. Do zobaczyska. Ja tylko zabijam potwory i gęsi. Oj! Ja nie chciałem. O, mięso. Ja nie chciałem, dobra, narka, bo się robi coraz dziwniej. Cześć.